Centenario na drift. Czy to jest w ogóle możliwe? Testowaliśmy podobną opcję, czyli z samochodem z silnikiem ustawionym centralnie, czyli była to Honda NSX. Ten samochód jest hardkorowo mocny, szybki i chyba nawet ulepszony na maksa przeze mnie. Pod wyścigi zdaje się, że nawet zrobiłem mu jakieś rajdowe zawieszenie, wiecie, bardzo miękkie, bo okazuje się, że w Fordzie, jeśli mamy takie super miękkie zawieszenie, no to samochody, super samochody zwłaszcza, lepiej radzą sobie na wybojach i też lepiej ogólnie się sprawują. To jest bardzo ciekawe. No ale wracając do naszego challenge'u na dzisiaj, czyli zrobić driftobus z Centenario, myślę, że jest to możliwe, bo możemy tu chyba zrobić konwersję napędu na tył, z tym, że no zastanawiam się, jak będzie z zarzucaniem w tym samochodzie. Nie wiem, jak to pójdzie z tym silnikiem. No, jest tutaj dosyć fajnie to wyważone wszystko, aż za fajnie, jeśli chodzi o drifting. No zobaczmy, co się uda zrobić. Pierwsze co, to musimy zrobić konwersję napędu na tył. I klasa pojazdu podnosi nam się znacznie przez zwiększenie chyba prędkości maksymalnej nieco. I prowadzenie nam się też zwiększa, ale wątpię, żeby ten samochód był lepszy jakkolwiek z napędem na tył w tym momencie, no bo pogorszy nam się znacznie trakcja. Ale w tym wypadku myślę, że będzie to całkiem wskazane. Ten samochód ma bardzo dużo mocy. Nie wiem, czy będziemy go w jakiś sposób tam ulepszać jeszcze dodatkowo. Prawdę mówiąc, bardziej poszedłbym w kierunku zdegradowania go do jakiejś niższej klasy i sprawienia, żeby w ogóle dało się tym jechać, więc spróbujmy dać jakieś lepsze chociaż nie, to standardowo są już takie hardkorowe oponki, więc standardy są już te, Centenario ma takie standardzie te najlepsze opony, seryjne są takimi najlepszymi oponami, jakie można mieć w ogóle. Także okej, wchodzimy tutaj i teraz weźmy sobie, no nie, sprzęgiełko można sobie ten. Dajmy sobie inną skrzynię i właściwie nie wiem, co tutaj porobić z tym wszystkim. Na pewno będziemy musieli zmniejszyć trochę moc. Jest jej zdecydowanie za dużo w tym samochodzie. Tutaj niewiele porobimy. No właśnie, największym minusem tego samochodu, tej maszyny jest fakt, że niewiele tutaj możemy zrobić, bo ona już jest w standardzie bardzo mocna. Jest w klasie X i spróbujemy zmniejszyć tą moc. Ja podejrzewam, że auto będzie mega trudne do opanowania podczas driftu, jeśli będziemy mieli aż tyle mocy, więc warto sobie troszeczkę tą moc zmniejszyć. No i z doświadczenia wiem, że samochody, tego typu samochody nie są zbyt dobre do driftu właśnie ze względu na silnik ustawiony centralnie. Ale zobaczymy, może coś tam z tego wyjdzie, mam nadzieję. Tak czy inaczej, Centenario jest ciekawe z wyglądu i zastanawiam się, jak będzie wyglądało podczas driftu. Okej, został mi jeszcze tylko tuning driftowy, to zaraz sobie go zrobimy. No dobrze, i mamy sobie ustawienie driftowe w tym momencie. A, wylosujmy sobie jakąś nagrodę. No i teraz się zastanawiam, mamy sobie to ustawienie driftowe mniej więcej, tak jak daje to do wszystkich samochodów, właśnie takie. I zobaczymy, co uda się teraz zrobić tym samochodem. Czy będzie jakoś driftować? Nie mam pojęcia. Na razie jest, wydaje się bardzo przyczepne. Próbuję tutaj coś na ręcznym. No właśnie. Dobra, ale spróbujmy. No dobrze, mamy takie malutkie rondo. Bardzo łatwo przesterować. Zaraz, zaraz, zaraz. Jakie ja tutaj miałem sztuczki na to przesterowywanie? Shit. Kręci bączki bardzo łatwo. No może by zostawić z napędem na cztery koła. Nie no, wtedy to za dużo trakcji by było zdecydowanie. No ale coś tam, coś się dzieje, okej. Tu jest niedaleko takie rondo, które warto odwiedzić, żeby przetestować, czy ja w ogóle jestem w stanie opanować ten samochód. Mocy mamy tutaj bardzo dużo, samochód i tak bardzo szybko się rozpędza, mimo że odjąłem mu wszystkie części tuningowe, jakie były zainstalowane do niego wcześniej. I ciężko go, kurde, ustawić bokiem, bez ręcznego. Ustawiłem sobie balans hamowania na przód, tak żeby podczas hamowania triggerem zarzucało nam dupę. I dalej jest... Blokują się te koła po prostu z przodu i jedziemy do przodu zamiast... Kurde, no nie wiem. No, tylko ręczny tutaj wchodzi w grę, widzę.
No dobra, no. Coś się tam dzieje, ale z tym gazem widzę, że trzeba bardzo delikatnie. Ja bym się pojawił na jakimś rondzie i popróbował w ogóle opanować ten samochód, zobaczyć, co się z nim dzieje. Miałem ochotę właśnie na jakieś Lambo do driftu i chyba się przejadę, bo wszystkie, w zasadzie chyba wszystkie Lamborghini albo znakomita większość mają właśnie silniki ustawione centralnie. Poza Urusem, może tam będzie jeszcze parę innych wyjątków. Urus to jest zresztą, wiecie, to jest SUV, nie? SUV taki terenowy. I okej, i próbujemy. Coś się dzieje. Nie, no zobaczcie. Leci! Ale ono, to Lambo jest ciekawe, bo ono podczas tego driftu ono nie mieli, tak? Wiecie, nie robi driftu, tylko ten drift zamienia się w taki super power slide i to Lambo zaczyna jakby złapać przyczepność. Oczywiście jesteśmy w stanie jakby być w tym drifcie, ale nie zachowuje się też jak Honda NSX, którą testowaliśmy jakiś czas temu. Łapie oczywiście przyczepność, podobnie jak Honda NSX, ale ponieważ mamy tutaj tak bardzo dużo mocy, tak myślę, że ponieważ tutaj mamy tak bardzo dużo mocy, to Lambo i tak pozostaje w tym drifcie. Ale ten drift jest taki szybki, że ona jeszcze bardziej się rozpędza. I trzeba puszczać dosyć konkretnie gazu. Może inaczej, może nie dodawać aż tak dużo gazu, żeby w ogóle w tym drifcie być, żeby na przykład z tego ronda w tym momencie nie wypaść. Ja tak z ciekawości sobie na tych standardowych częściach i z napędem na tył postanowiłem pojechać. Mamy tutaj tylko 6 biegów, 6-biegowa skrzynia biegów. Dziwne. Wydawało mi się, że Centenario ma 7, ale zainstalowaliśmy sobie customową. Może ona jakoś ma mniej tych biegów, cholera wie. 351 km na godzinę, to jest tak sobie, nie? Jak na Centenario. No i chyba powinniśmy mieć wyższą prędkość maksymalną, odrobinkę na tym napędzie na tył. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, nie wiem. Wydaje mi się, że to i tak nie będzie duża różnica. No dobrze, tak się zastanawiam, czy nie wydłużyć czasem biegu, ale chyba nie. Najgorsze są te takie power slidy, gdy próbujemy wyhamować do jakiegoś driftu. Z Lambo samo nie chce lecieć w tym drifcie, jak nie dodajemy gazu. Jak nie dodajemy gazu, ono zaczyna zwalniać jazdę bokiem i zaczyna łapać powoli przyczepność. No, to jest dosyć adekwatne, no nie? To jest samochód stworzony bardziej do po prostu ścigania się, do jazdy, do szybkiej jazdy, niż do tego, abyśmy mogli nim driftować. Ale tak, zrobiliśmy sobie taki challenge na dzisiaj i spróbujemy. Dobra. Tutaj jedziemy sobie teraz na jakieś kręte dróżki. Po tym mieście popróbujemy, czy po tej wiosce popróbujemy podliftować. Zobaczymy, jaki to mi da rezultat. Mamy tutaj mostek. Musimy chyba bardzo wolno jechać tym samochodem, żeby ten drift jakkolwiek wychodził. O, coś się dzieje. Tak, i dwójeczką trzeba sobie ciupać. Wtedy coś się dzieje z tym samochodem, okej. Bo ono ogólnie bardzo szybko się rozpędza, no. Czy my jesteśmy w drifcie, czy też nie. O, musimy kiedyś LaFerrari spróbować, ale LaFerrari też ma silnik ustawiony centralnie i też będzie dupa z tym driftowaniem, podejrzewam. Czyli co, tylko dwójki używamy do driftu w Centenario i to daje dosyć dobry rezultat, tylko że ten samochód nie jest taki responsywny. Nie jest tak, że możemy z jednej na drugą stronę łatwo się przenieść, to trzeba to troszeczkę planować. Troszeczkę bardziej niż normalnie w samochodach driftowych, ale jak widzicie, coś tam się dzieje, nie? Coś tam już zaczyna mi powoli wychodzić. Jakkolwiek jest to dziwne w takim samochodzie. Ech, a tutaj próbowałem jeszcze coś za ten, ale jechałem już chyba za szybko po prostu. Nie można jechać za szybko, żeby wchodzić w drift. A tutaj mamy taki zakręt, spróbujmy na wyższej prędkości. Czy się uda? Dużo ręcznego użyjemy. Nie, bo już wchodzi właśnie w przester, jak próbujemy zostać w zakręcie, żeby bardziej to wykontrować i robi nam się przester.
samochód wypada. No właśnie, a propos trakcji, może dajmy tu, gorszych opon nie możemy dać, ale możemy dać węższe, bo dają tutaj maksymalnie szerokie, więc może jakbyśmy spróbowali dać węższe opony z tyłu, powiedzmy o dwa kroki węższe opony z tyłu, to może by nam to coś dało. No dobra, spróbujmy, chodźmy sobie w tak, w oponki. I z tyłu dajmy sobie... nie można dać jeszcze... No to dajmy chyba standardowe. Hops. I... No dobra, to z przodu też dajmy standardowe. Podejrzewam, że one i tak mają wystarczająco dużo trakcji. Z przodu... Znaczy ogólnie mamy standardowe, te opony to już wam mówiłem, że wszystkie są takie same. Chyba, żebyśmy dali terenowe. Terenowe opony. Przyczepność jest minus 15, prowadzenie się niby zwiększa, ale dobra, dajmy sobie terenowe opony. Być może będziemy bardziej się ślizgać. Powinniśmy bardziej się ślizgać na asfalcie. Dzięki tym terenowym oponom, czy raczej przez te terenowe opony, bo nie jest to nic pożądanego w przypadku takiego samochodu, żeby się ślizgał na asfalcie. No ale dobrze, zobaczymy teraz. Mamy węższe opony i mamy niby gorsze opony do asfaltu, przez co auto powinno bardziej się ślizgać. Bardziej dostosowanego tuningu pod drift dla tego auta chyba nie da się wymyślić. Znaczy na pewno się da, ale zrobić tak fantastycznie, no nie wiem, ciężko raczej by było. Żeby to się bardziej ślizgało, czyli troszeczkę zmniejszyć moc. Jezu, ono i tak zyskuje super przyczepność. No bo, kurde, jak ma samochód się zachować w momencie, kiedy podczas driftu przyspiesza do 200 km na godzinę? Zaczyna się po prostu prostować. Okej, chodźmy sobie teraz tak. Pojedziemy na tą słynną strefę driftową. I ja tam sobie testuję wszystkie moje samochody driftowe. Zobaczymy, jak mi pójdzie i tym razem. O, teraz to był taki mocny power slide. Przez długi czas trzymałem sobie ręczny. Dopiero żeby tym samochodem jakkolwiek to wyglądało. To nawet nie jest drift. Ale muszę przyznać, że fajnie wygląda. O ty, ale coś tu szybko jechało. To GTR. No dobra, jedziemy sobie. Czyli co, spróbujemy tam dwójka, trójka. To jest, są biegi, które powinny być dobre do drift. Nawet trójka jest chyba za szybka. Za dużo już tam prędkości osiągamy przy tym biegu. O właśnie, ja muszę jakąś Porsche spróbować na drift zrobić. To już mamy totalnie silnik z tyłu ustawiony. No? No ciekawe by to było. No dobra, zwalniamy. A, ty, dziadu ty. Będziemy musieli kilka razy podejść do tego driftu, widzę. O Jezu. No zobaczcie, no ciężko jest, bo... Redukcja. Okej, coś tam poszło, no. Myślę, że dwójka i nie więcej. Będziemy kręcić na maksymalnych obrotach, ale nie ma co zwiększać tego biegu, bo pojedziemy po prostu za szybko. Okej, wracamy. Ford Transit mnie tam próbuje cisnąć. No tutaj jest duży łuk, więc tu powinienem trójką sobie śmignąć. I cały czas ręczny. Cały czas tam tapowałem ręczny, żeby próbować jakkolwiek wejść w ten drift tutaj. Ale spróbujmy może ten pierwszy zakręt polecieć na trójce. Mocno tam tapować ręcznym. I ten następny drift spróbujmy sobie, ten następny zakręt taki ciasny, nawrót. Zróbmy sobie na dwójce i też mocno oczywiście. Też mocno. Ręcznym, okej, uwaga. Ciężko. Okej. Dobre podejście. O, leci. Pięknie. Mały kąt, co prawda, ale liczy się linia. Linia była fajna. Dobra, rozpędzamy się. I lecimy. Leci. Tapuję tym ręcznym, ale ciężko. 60 tysięcy punktów. Nie tak źle. Podobał mi się ten nawrót zwłaszcza. Będę musiał sobie zobaczyć na powtórce, jak to wyglądało, bo chyba nie było aż tak źle, co? Rozpędzamy się trójeczką. (Grywa)
Jest lipa. Jest lipa z tym Lambosem. Redukcjon. No i tyle. Centenario na drift. Co o tym myślicie? Macie jakieś swoje tuningi, możliwości przetuningowania tego samochodu? Jeśli tak, piszcie w komentarzach, udostępniajcie. Popróbujemy sobie. Na moje ten samochód zdecydowanie nie nadaje się na drift. No, od początku mówiłem, że może być problem. Natomiast widzę, że jeśli mamy ustawiony ten napęd na tył teraz, to auto fajnie się prowadzi, lepiej skręca. No, tak wynikało nawet ze statystyk, ale i tak... wiem czemu. To kwestia ustawienia też dyferencjału, bo chciałem powiedzieć, że podczas dodawania gazu... podczas dodawania gazu niestety, ale ciężko jest skręcać. Po prostu auto jedzie do przodu. Ale jeśli ustawimy sobie pyk... Zrobimy sobie parę takich ustawień pod wyścigi i mamy Centenario, powiedzmy, z napędem na tył i sobie myślimy, że będziemy nim się ścigać, może się okazać, że to będzie całkiem ciekawa opcja swoją drogą. No dobra, zrobiliśmy sobie takie na szybko ustawienie pod wyścigi. Bo bardzo dobrze skręca, chodzi mi o to teraz, nie? Jest bardzo responsywne, jeśli chodzi o utrzymanie. Mam opony tutaj założone offroadowe. Mamy napęd tylko na tył. Wywaliłem napęd na 4 koła, więc trakcja będzie oczywiście gorsza, ale zakręty. No właśnie. Zakręty ten samochód pokonuje lepiej. Hamulce są niesamowite, kurde. Jestem zszokowany, co tu się stało właśnie. No i tak, też dodaję gaz na maksa podczas skręcania i nie wypadam. Na pewno gorzej będzie ze startem, nie? Jeśli będziemy ruszać sobie z jedynki. Tak? Prawie tak samo jak z jakimś samochodem standardowo, który ma napęd na tył. Prawie tak samo do dupy było, jeśli chodzi o start po prostu. Mamy gorszą trakcję, napęd tylko na jedną oś. Ale jeśli chodzi właśnie o skręcanie i pokonywanie zakrętów, zaskakujące jest bardzo dobrze teraz. Jest kurde magia, ja pierdzielę. I to są tylko opony offroadowe, a ciekawe co by było na tych lepszych oponach jeszcze. Myślę, że Centenario byłoby bardzo dobre na wyścigi z napędem na tył właśnie. To jest ciekawe, no. Tak. Tutaj tego zakrętu nie obrobiłem, go tam źle podszedłem, ale... Wow. Robi robotę. Także Lambosy chyba z napędem na 4 koła, z silnikiem ustawionym centralnie, zdecydowanie bardziej nadają się. Oczywiście na wyścigi, nie? Na drifty to poszukamy sobie jakichś tam BM-ek jeszcze. Innych samochodów z silnikiem ustawionym, zainstalowanym z przodu. I napędem na tył. Chyba nie będziemy szaleć i robić samochodu pod drift z napędem na przód. No nic, moi drodzy, piszcie, co myślicie o Centenario jako samochodzie driftowym, o driftowozie. No moim zdaniem auto jest skreślone i chyba jeszcze popróbuję nim się pościgać jako samochodem z napędem na tył na wyścigach, bo widzę, że całkiem ciekawy rezultat mi wyszedł. No i trzymajcie się, do następnego razu. Woo, pa pa.